Dzień dobry, na kolejny epizod tygodniówki Oral Age czas zerknąć. A warto zerknąć, bo okazuje się, że szanowny pan Tony Khan ogląda Oral Age Cast i wyciąga z tego wnioski. Dlaczego tak mówię? Do tego dojdziemy wkrótce. No to rozpocznijmy dzisiejszą trasę, której pierwszym przystankiem jest obecność na zapleczu Tonego Khana i jednego z członków zarządu, czyli Stokely Hathaway. Tony Khan zapowiadał dzisiejszy epizod, w którym w akcji będą wrestlerzy NJPW, jak również i zobaczymy kilku posiadaczy pasów mistrzowskich ROH. Dziś Tony Khan i Jerry Lynn będą na Gorilla Position, a Stokely Hathaway będzie ogarniać wszystko to, co na zapleczu. Pierwsza walka dzisiejszego wieczoru. Dzisiejszego, tak? Dobrze, dobrze powiedziane, KL. Pierwsza walka tego epizodu. La Facción de Ingobernables, Dralistico i Preston Vance kontra Mark Wheeler i Vikram Prashar. Fajne nazwisko. W mojej opinii negatywne zaskoczenie, że zostało to umieszczone jako opener. Nie chodzi mi o to tutaj, że squash, tylko że squash wstawiony na sam początek, kiedy to moim zdaniem należałoby wstawić coś bardziej konkretnego, dobrego z obu stron, co byłoby dobrą rozgrzewką dla pobudzenia publiki i widzów przed komputerami. Ten pojedynek trwał niewiele ponad 2 minuty i reprezentanci LFI po prostu bawili się ze swoimi oponentami. Tyle. Myślę, że więcej nic nie potrzeba dodawać. Lecimy dalej. Reprezentanci The Dark Order, Alex Reynolds i John Silver kontra The Righteous, czyli Vincent i Dutch. Przypomnę, że 4 tygodnie temu mieliśmy zestawienie 3-3, jeszcze byli w walce Evil Uno po stronie Dark Order oraz Stu Grayson obok The Righteous, wtedy wygrali ci drudzy. A tutaj, tu mieliśmy już coś konkretniejszego w porównaniu do openera i to by zdecydowanie bardziej nadawało się na początek. Od początku był jeden wielki chaos, cała czwórka biła się poza ringiem, a w międzyczasie Evil Uno i Stu Grayson wymienili kilka słów między sobą. W całym tym zamieszaniu Vincent sprytnie dokonał manipulacji, aby wyglądało, że Evil Uno wykorzystał krzesło, przez co szanowny pan Uno został przez sędziego wygoniony na zaplecze. Walka zrobiła się już bardziej wrestlingowa, że tak się wyrażę. Przewaga była raz u jednych, raz u drugich. Reprezentanci Dark Order byli na dobrej drodze do osiągnięcia zwycięstwa. Vincent dostał Cactus Piledriver od Reynoldsa oraz Brainbuster od Silvera, ale potem Dutch ściągnął Reynoldsa poza ring i cisnął nim schodki, podczas gdy Vincent zdekoncentrował sędziego, a na ring wbiegł Stu Grayson i kopniakiem poczęstował Johna Silvera. Tym sposobem Vincent miał otwartą drogę, by poprzez Inside Cradle odliczyć oponenta do 3. A już po walce tak dalej trwał atak, Evil Uno przybiegł z krzesłem, lecz na jego drodze stanął Stu Grayson, zachęcając Evila Uno, żeby uderzył go owym krzesłem. Jednakże Evil Uno nie zdecydował się na to, do czego potem Alex Reynolds miał do niego pretensje. Diamante kontra Leila Gray, jak pamiętamy, rewanż z zeszłego tygodnia. Wtedy to panna Leila wygrała w wyraźnie nieczysty sposób, bo Diamante wtedy została zdekoncentrowana przez Marka Sterlinga, a sama panna Gray pomagała sobie linami przy pinfalu. Tym razem odrobinę więcej czasu panie dostały, bo ponad 6 minut, tydzień temu raptem 4. Na początku trochę techniki, gdzie szło to wyrównanie, potem Leila zyskała przewagę, jako że Mark Sterling zagadał Diamante, ale Diamante dzięki German Suplex polepszyła swoją sytuację. Później po running dropkicku w rogu Diamante miałaby pinfall, lecz Sterling zawiesił nogę swojej klientki na linię, ale chwilę później tak czy inaczej Crossroads dał już Diamante pinfall i tym samym skutecznie zrewanżowała się za zeszły tydzień. Przenosimy się za kulisy. ROH World Champion Claudio Castagnoli przyznał, że sam nie wie co dalej, skoro pokonał już tak wielu oponentów i nie dziwi się, że nie ma za bardzo chętnych zmierzyć się z nim. Wtedy to pojawił się Chuck Taylor, który przypomniał, że zdarzało mu się już wygrywać z Claudio, zatem chętnie spotkałby się z nim dzisiaj w ringu. Claudio zaakceptował wyzwanie, przy czym będzie to Proving Ground Match. Shane Taylor, reprezentanci The Work Horsemen, czyli J.D. Drake, Anthony Henry oraz Gringo Loco, po drugiej stronie mistrzowie tag teamowi The Lucha Brothers, Commander i El Hijo del Vikingo.
To już był konkretny konkret. Jeszcze przed rozpoczęciem fani byli nakręceni, że będzie się tu działo i faktycznie działo się. Jeden za drugim każdy dbał o to, by akcja się toczyła i wyglądało to naprawdę porządnie. 9 minut, w czasie którym to działo się w ringu, jak również i nie zabrakło kicania poza ring. Jest to zdecydowanie pojedynek, który mogę polecić do zapoznania się. Zwycięski team to team meksykański, Penta i Rey Fénix wykończyli Antonego Henry'ego po kombinacji Fear Factor i Double Stomp. Następne na wierzchu, znowu jesteśmy za kulisami. Kilka słów do kamery mówił Samoa Joe na temat Roderika Stronga, z którym czeka go walka w ramach turnieju Owen Hart Foundation. Wówczas to zjawił się Stokely Hathaway, licząc na jakieś dobre słówko od Samoa Joe za to, że dostał nowy pas ROH TV. Tym bardziej, że dziś to on rządzi na zapleczu. Samoa Joe stwierdził, że może i Stokely zarządza zapleczem, ale Samoa Joe zarządza Hathawayem, co widać na załączonym obrazku. Tarik i Karou, no niektóre te pseudonimy są naprawdę wybitne, kontra Lee Moriarty i Big Bill. No panowie Moriarty i Bill pokonali tydzień temu team Blake Christian i Matt Sydal, więc tym bardziej trudno oczekiwać, żeby tutaj mieli mieć problemy z odniesieniem zwycięstwa. No to cóż, drodzy Państwo, jak rozumiem, po fajerwerkach, które dostaliśmy w tej poprzedniej walce, teraz można wrzucić squash. Obaj jobberzy próbowali swoich sił, ale Big Bill załatwił ich jakby od niechcenia. Gdy Lee Moriarty wszedł do akcji, no, zrobiło się bardziej wyrównanie, ale potem Big Bill ponownie wyjaśnił sytuację i finalnie Moriarty po wykonaniu Fireman Scary Face Master oraz po założeniu Border City Stretch zmusił Tarika do poddania się. I kropka. Czas na title match. Na szali pasy ROH World Six Man Tag Team Championship. Broniący tytułu ekipa The Embassy w roli pretendentów, reprezentanci Los Ingobernables de Japón, w skład w którego tutaj w przypadku tej walki wchodzą Bushi, Hiromu Takahashi i Shingo Takagi. No i proszę, dla urozmaicenia nie dali ekipie The Embassy jobberów i od razu jak przyjemniej się ich ogląda w akcji. Był ten moment, kiedy to jeden był w tarapatach, a przeciwny team naprzemiennie okładał pechowca przez dłuższą chwilę, czyli coś, co doskonale znamy. Tym pechowcem był Hiromu Takahashi, ale na szczęście nie potrwało to jakoś przesadnie długo. Hot tag, Shingo rządzi w ringu, reprezentanci japońscy mieli nawet taki no, niezłą szansę na pinfall, skończyło się oczywiście na nearfallu. Zamieszanie, Brian Cage dostał czarną mazią w twarz od Bushiego, lecz ostatnie słowo tutaj mieli Kaun i Toaliona, którzy skontrowali atak Bushiego i po wykonaniu Open the Gates odliczyli go do trzech, co oznacza oczywiście, że mistrzowie bronią swych pasów po raz kolejny. Bardzo spoko starcie, no 7,5 minuty ono potrwało, dobrze pasujące na tygodniówkę. El Desperado kontra Willie Mack. Już przed walką fani czuli, że to może być dobre, bo już wówczas można było słyszeć skandowanie This is awesome. I faktycznie mogło się podobać. No, znamy już Willie Macka, który potrafi dostarczyć fanom rozrywki. El Desperado jakoś szczególnie nie eksponował swoją ofensywą. Nie mówię, żeby miało być źle. Po prostu moim zdaniem trochę się oszczędzał przed wspomnianym pojedynkiem z Moxleyem, ale też dał z siebie na tyle, że można było powiedzieć, że ten pojedynek był ok. Plusem tego pojedynku było to, że były próby i z jednej i z drugiej strony, były też kontry z obu stron. Zebrało się to wszystko na 9 minut, które panowie dostali i po takim właśnie przyzwoitym pojedynku godnym polecenia El Desperado zwyciężył dzięki Angels Wings. Willie Mack dalej cienko, jeśli chodzi o statystyki. W tym roku to już 7 jego porażka, wciąż przy zaledwie jednej wygranej. Ale trzeba też powiedzieć, że El Desperado ma przed sobą całkiem niedługo deathmatch z Jonem Moxleyem na gali NJPW. To jest ten pojedynek, o którym wcześniej powiedziałem, że wspomniany wcześniej pojedynek z Moxleyem, więc troszeczkę mi się zagmatwała kolejność. Ale generalnie myślę, że rozumiecie, że no, pomimo tego, że z jednej strony smuteczek, że Willie Mack tak cienko ma w statystykach, tak z drugiej strony w sumie trudno się dziwić, że to on wyszedł z tego ringu jako przegrany. Roppongi Vice, czyli Trent i Rocky Romero kontra reprezentanci House of Torture, Yuriko Takahashi oraz Shaw.
Cała czwórka ma trochę swojej historii w Ring of Honor. Każdy z nich rzadziej lub częściej występował w ringu ROH w przeszłości, szczególnie kiedy ROH kumplowało się z NJPW przez kilka lat. Powiedziałbym, że to był taki standardowy pojedynek tag teamowy. Tutaj również mieliśmy 9-minutowe starcie, w którym nie było czegoś wybitnego, ale też nie było czegoś złego. Ot, taki tag team mecz po prostu. Czwórka ta zna się dobrze, więc wiedzieli, jak ze sobą współpracować i wytworzyli razem okej pojedynek, któremu można dać łapkę w górę. Show dostał z kolanka od obu rywali, plus jeszcze suicide dive od Romero. I później Takahashi z kolei załapał się na Strong Zero i został odliczony do 3. Z kolei po walce reprezentanci House of Torture postanowili zaatakować swoich rywali, lecz na pomoc przybył Orange Cassidy. Show i Takahashi postanowili nie pojedynkować się z nim, tylko grzecznie opuścili ring. I jeszcze na koniec przytulaśka. Następny pojedynek i następny pojedynek tag teamowy. Jeff Cobb, TJ Perkins i Kyle Fletcher, czyli reprezentanci United Empire. Po drugiej stronie Christopher Daniels, Action Andretti i Darius Martin. Ciekawe, że Christopher Daniels, a nie AR Fox, którego zresztą w ogóle nie przewidziano na ten odcinek. Zgaduję, że mógł nastąpić jakiś uraz. A może wy wiecie, o co komen? Patrząc na skład tego pojedynku, należało oczekiwać, że będzie co najmniej dobrze i w mojej ocenie spełnili te oczekiwania. Christopher Daniels był tutaj tym, który był przez dłuższy moment rozpracowywany, potem hot tag, jeden za drugi wykonywali różne akcje w ringu, jak również i skoki poza ring. Finalnie TJ Perkins pozostał sam w ringu i w narożniku otrzymał running forearm od Danielsa, a od pozostałej dwójki kombinację inverted fidget spinner i rock bottom, po czym to TJP został odliczony do 3. Przyzwoity pojedynek drużynowy, który jest pozytywnym składnikiem tego odcinka. A zatem, drodzy Państwo, dzisiaj Kai Fletcher schodzi z ringu pokonany, a mówię o tym, ponieważ nieczęsto mu się to zdarza. Do tej pory z ringu ROH tylko raz Fletcher zszedł z ringu pokonany, a było to na Super Card of Honor podczas ladder meczu, w którym to brało udział w sumie aż 5 drużyn. Wędrujemy teraz za kulisy, gdzie ekipa The Kingdom spotkała się z innym członkiem zarządu, z Jerry Lynnem. Lynn był zdziwiony tym, że The Kingdom mogą nie lubić ECW, ale Matt Taven trochę go udobruchał, mówił o tym, że uwielbiał oglądać Jerry'ego w ECW, a kwestia jest tego, że patrząc na dokonania Jerry'ego w jego wrestlingowej karierze, Stokely Hathaway czuje wobec niego zazdrość. Mike Bennett przypomniał też, chcąc mówić o tym, jak ważną postacią dla historii ROH był Jerry, że to właśnie on był ostatnim rywalem Jerry Lynna w ROH, w jego ostatniej walce w tym ringu na Final Battle 2012. Jerry Lynn rzeczywiście pamiętał to starcie, bo przegrał je przez ingerencję Marii, ale rozumie też argumenty The Kingdom i jest skłonny dać im walkę w ringu. A zmierzą się w Six-Man Tag Team meczu. Po jednej stronie będą reprezentanci The Infantry, czyli Sean Dean i Carly Bravo oraz Trish Adora, a po drugiej stronie Taven, Bennett i Maria. Ten pojedynek już za tydzień. Proving Ground match do title shota opas ROH Women's World Champion. Czyli jak pamiętamy, mam nadzieję, że pamiętamy, przyszła pretendentka, w tym wypadku Casey Spinelli, jeżeli wygra lub przynajmniej zremisuje, zyska title shota. No to w ten pojedynek, czyli Afina kontra Casey Spinelli, wracamy do punktu, w którym Afina już bywała. Poniżej 3 minut potrwał ten pojedynek i można powiedzieć tyle, że Afina specjalnie się nie napracowała. Mistrzyni po dość mocnym elbow, który został poprzedzony big bootem w rogu, zgarnęła pinfall i, cóż powiedzieć, nabiła kolejną wygraną do swoich statystyk. Już po walce Afina postanowiła jeszcze zaatakować pannę Spinelli i wymierzyła jej running knee na metalowe schodki przy ringu. I nie znalazł się nikt chętny do zaingerowania. Afina, drodzy Państwo, już 16 zwycięstwo w tym roku, oczywiście bez porażki żadnej i pod względem streaku w tym roku, w tym 2023 roku, Afina nie ma sobie równych. Doszliśmy do walki wieczoru, ponownie Proving Ground Match, tym razem w kontekście ROH World Title. Claudio Castagnoli kontra Chuck Taylor. No i proszę bardzo, drodzy Państwo, Tony Khan słucha ROH Cast.
Mówiłem tydzień temu o tym, że coś za długo ROH World Champion był nieobecny. 25 maja widzieliśmy go po raz ostatni, czyli ponad miesiąc temu. Tony Khan, jak widać, przesłuchał sobie tamten odcinek ROH Cast i zauważył, że trzeba naprawić sytuację. I oto dziś mamy w akcji głównego mistrza. No to idźmy krok dalej. Słuchaj pan, panie Tony Khan. Trochę za duży maraton robisz z tymi walkami. Tak 8-9 w trakcie jednego epizodu wystarczy, a i przydałoby się więcej segmentów z mikrofonem w ringu. Liczymy na ciebie. Przejdźmy do pojedynku. W Proving Ground Matchu, jeszcze raz to powiem, chodzi o to, że można zyskać title shota na pas aktualnego mistrza, jeśli się go pokona lub po limicie czasu uzyska się remis. Claudio jednak, dlatego mówię o tym ponownie, Claudio, zgadzając się na ten pojedynek, zastrzegł, że nastąpi ten pojedynek, jeżeli remis tutaj nie będzie wystarczający. Jest tutaj limit czasu, ale jeśli Chuck chce zyskać title shota, to musi po prostu wygrać z Castagnolim. I dlatego właśnie Claudio w tym pojedynku obrał taką strategię, że po chwilowej przepychance ciągle atakował Taylora, gdy ten próbował wrócić do ringu i uniemożliwiał mu to, przez co kradł cenne sekundy. W końcu pojawili się Barretta i Romero, a Taylorowi udało się wreszcie wrócić do ringu i w ten sposób mógł przystąpić do ofensywy. Chuckiemu T udało się nawet założyć Koji Clutch, jak również i potem wymierzyć Short Pile Driver, ale Claudio nie dał się odliczyć. W odpowiedzi miał pop-up, uppercut oraz lariat i Ricola Bomb, dzięki czemu ROH World Champion uzyskał pinfall. Nie potrwało to w sumie długo, bo raptem 6 minut, ale choć krótkie, było w miarę przyzwoite, z fajną opowieścią. I z tą fajną opowieścią zamykamy epizod z tego tygodnia. W tym tygodniu mieliśmy sporo dobrego. Jak mówiłem na początku, no negatywnie zaskoczony byłem, że jako opener dali nam squash i to taki przez duże S. Squasha mieliśmy też w walkach Big Billa i Lee Moriarty oraz Afiny i plus opener, czyli razem mamy 3, raz, 2, 3 pinfall. Właściwie to, jak tak teraz myślę, po choinkę dali nam to, co dali nam w tym tygodniu z Afiną, skoro absolutnie nigdzie nas nie prowadzi. Pozostałe starcia moim zdaniem zasługują na plusa. A szczególnie wyróżnienie tutaj chciałbym dać dla walki, no ten pojedynek 4x4, a także The Embassy z LIJ i United Empire również na wyróżnienie zasługuje. Jeszcze jedno, co chciałbym wspomnieć, że gdy na samym początku odcinka mowa była o tym, że Stokely Hathaway rządzi dzisiaj na zapleczu, spodziewałem się, że wiązać się będą z tym jakieś segmenciki na zapleczu, no ale niestety ograniczyło się to do tego, że Stokely został sprowadzony do parteru przez Samoa Joe, a bukowaniem walk i tak zajął się Jerry Lynn. No tutaj liczyłem na coś lepszego, na wykorzystanie jakichś pomysłów, ale cóż, wyszło jak wyszło. Również i z tego względu troszeczkę smuteczek, że coraz bardziej zbliża się pay-per-view Death Before Dishonor, a wciąż brakuje storyline'ów dla mistrzów z tej federacji. Może Tony Khan i tym razem mnie posłucha i zadba o to, aby jakieś historie stworzyły się w drodze na to nadchodzące pay-per-view dla takich osób jak Claudio, Afina, Samoa Joe czy Lucha Brothers. Panie Tony Khan, zadbaj o ten niepokojący problem, a zyskasz więcej ludzi, które będą używać takich oto słów. Oglądajcie Ring of Honor!